bardzo trudny, bardzo ciężki odcinek Lubenia. Był jednym z trudniejszych, najbardziej tak naprawdę wyczerpujących fizycznie odcinków. Wszyscy na mecie dosłownie leżeliśmy, czekaliśmy. Jak z rozmów wynika, każdy z nas czekał kilka kilometrów przed metą, żeby ta meta już była, bo było naprawdę wyczerpująco. Dwa zupełnie różne dni, można powiedzieć dwa różne rajdy. Dzisiaj czułem się jak ryba w wodzie, bo takie brudne warunki. To urodziłem się, można powiedzieć, w Relilandzie, wychowałem na brudnych, śliskich tematach u Tomka Kuchara. I dzisiaj naprawdę marzyłem, żeby ten deszcz jak najbardziej padał, bo chyba mam koncepcję na to, jak jechać te wszystkie brudy. Trzeba cisnąć, jak się okazuje, do ostatniego odcinka i znowu przed ostatnim odcinkiem, czy na ostatnim odcinku gwarantujemy sobie właściwe miejsce na koniec rajdu. Partnerem programu była firma GoPlus e-Auto, serwis samochodów elektrycznych, stacje ładowania, car sharing.